Cześć, witajcie w kolejnym szybkim odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, jak używać useRef, czyli hooka do Reacta. Jest to o tyle proste i tak naprawdę kolorowe, że można to wytłumaczyć bardzo szybko, ponieważ tak naprawdę ref, czyli nie ten hook useRef, tylko tak jakby ten ref, to jest Wasz ostatni element renderowany przez Reacta. To znaczy, to co piszecie w Reakcie, to jest to JSX, więc ten H1 napisany w Reakcie, to jeszcze nie jest to końcowa wersja tego, co zobaczycie w przeglądarce. Dopiero w przeglądarce, po wyrenderowaniu, macie właśnie ten Wasz docelowy H1. No i ten ref pozwala się dostać do tego właśnie ostatniego elementu. Czyli na przykład, jak chcecie zmienić sobie kolor napisu po kliknięciu w niego i nie renderować od nowa całej strony, to właśnie używacie refa. Na ekranie widzicie główną templatkę z Create React Apt. Po prostu wywaliłem ten cały header i całą zawartość funkcji app. Odpaliłem npm start, no i macie podgląd po prawej stronie. Następnie co robię, to załączam sobie Reacta oraz właśnie ten nasz docelowy useRef, czyli hook useRef. No i dodaję jeszcze jeden paragraf. Mamy H1 i paragraf. Teraz tworzę sobie tego mojego refa, czyli nazywam go example ref, no i to się równa useRef, no i wartość początkowa to jest 0. Jest ona nulem z tego względu, że tego refa złapiecie dopiero po wyrenderowaniu waszej całej strony, więc na razie na początku jest po prostu ona nulem. Tworzę też sobie funkcję o nazwie example function, no i wywołuję ją przy kliknięciu na H1. No i w tym momencie po prostu będę Wam wypisywał w konsoli ten example ref, czyli co się znajduje w tym refie. No i teraz, jak tego refa przekazujemy, czyli jak używamy tego refa? Po prostu dodajemy go jako propsa do naszych elementów o nazwie ref, no i w parametrze do tego propsa, to znaczy w wartości do tego propsa, dajemy właśnie ten nasz ref, czyli u nas to będzie example ref. No i teraz jak widzicie na ekranie, mój example ref, czyli ten przykładowy ref, ustawiłem na całym divie, a nie na ostatnim elemencie. Więc ten div ma jeszcze sporo elementów, znaczy H1 oraz P. Więc w tym momencie ten example ref przechowuje nam całą tablicę tych właśnie elementów. Jakbym chciał, żebym tym moim refem był tylko i wyłącznie ten H1, to wystarczyłoby, żebym tego refa właśnie ustawił na tym elemencie H1. No i tutaj nie ma różnicy, czy ustawicie to tak, czy tak. Do każdego z tych elementów możecie dostać się w ten dwojaki sposób. Widzicie na ekranie, że wyświetla mi się ten current i tam jest właśnie ten div o klasie app. Ale pamiętajcie, że jest to tych zbiór elementów, więc jak się dostać do tych poszczególnych elementów? No po prostu example ref.current i .children, czyli dzieci. Pamiętajcie, że to children to jest tablica waszych danych, czyli tam warto by było dodać sobie jakiś element. Na przykład children na pozycji 0. Aby dostać się do mojego H1, po prostu odwołuję się do children, no i do elementu 0, czyli do H1. I teraz w momencie, jak kliknę sobie na przykładowy tekst, to dostanę właśnie ten H1. Teraz na ekranie widzicie właśnie ten przykład, w którym pokazuję Wam, jak po prostu dostać się do tego H1. Czyli zamiast na klasie div ustawiać ref, to ustawiam to po prostu na H1. No i przy kliknięciu na H1 dostaję właśnie ten H1. Jak widzicie, jest to banalnie proste. Pozwoliłem sobie zrobić jeszcze taki jeden przykład, który możecie na przykład używać. To znaczy przy kliknięciu zmieniamy kolor czcionki. Jest to banalnie proste. Odwołujemy się właśnie do naszego example ref, potem do current, potem do którego dziecka chcemy, bo pamiętajcie, że refa ustawiam w H1, sorry, także nie odwołujemy się do dziecka, tylko od razu lecimy do current, potem style, następnie color, no i ustawiam na red. No i po odświeżeniu strony, kiedy klikam w przykładowy tekst, zamienia on się na kolor czerwony. Mam nadzieję, że wyjaśniłem, czym jest ref. W tym odcinku tyle, wielkie dzięki, że byliście, łapkujcie, komentujcie i do usłyszenia w następnym.